Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Przypominam ci, widzę kochane, o konkursach na skiny. Dla osób wpłacających z kodem CROXY wystarczy, że załadujesz sobie oczywiście konto z kodem CROXY, wpłacasz 4 dyszki i masz szansę oczywiście zgarnąć któregoś z tych tutaj ładnych skinów, no albo po prostu chcesz sobie któregoś z tych tańszych zgarnąć, to tutaj masz od 20, na przykład od 30. No i oczywiście, jak uda ci się zgarnąć skina, to dostajesz instant takie powiadomienie po wpłacie z prezentem i oznacza to oczywiście, że udało ci się wygrać. A my lecimy z batelką jakąś. Trzeba tutaj skrzyneczkę, którą no bardzo tutaj lubię zarzucić na rejony. Jest to oczywiście skrzynka na trybie Joker, która kosztuje wtedy 552 zł, więc wrzucamy sobie 5 takich skrzyneczek. Normalnie, no ta skrzynka tak, no jak mogliście zobaczyć, z 20 chyba 30 zł kosztuje, no ale na tym trybie, no ten tryb Joker sprawia po prostu, że ta skrzynka jest chora. I w ostatnich odcinkach już chyba wam to udowodniłem, więc zobaczmy jak będzie dzisiaj. Liczymy oczywiście na rękawiczki i talon knife'a Tiger Tooth'a. Jeżeli któregoś z tych skinów nam się nie uda zdobyć, no to będzie mocna lipa, bo tak naprawdę te skiny tutaj bardzo ładnie się wybijają w tej skrzyni, więc zobaczmy, czy któryś właśnie z tych skinów spadnie. Oczywiście na każdy item 5,55%, no bo oczywiście tak działa tryb Joker, że na każdy item jest taki sam procent. No to niestety się nie udało. Wrzucamy bo tej samą jeszcze raz tutaj do tej bitwy. Skiny na stronie, no zobaczcie, jakieś tutaj gamma dopplery, jakieś dopplery ruby, gamma dopplery emeraldy, no wow, no jakieś lotusy, dragon lorki, a my tutaj walczymy o życie tak naprawdę w tej bitwie, bo jeżeli ją przegramy, no to będzie mocna lipa, nie będę mówił, że nie. No tutaj rękawice, no właśnie, 3800 minimal wear dla mojego przeciwnika, no to może dla mnie jakiś talon knife, o właśnie, o to chodzi, patrz, 3900 zł, no i to jest właśnie drop, którego potrzebowaliśmy, fantastycznie. To jakby w ogóle w ostatniej skrzyni jeszcze spadło jakiś talon, no i właśnie Tiger Tooth, chyba mi się popłakał, ale 12 500 zł udało nam się z tej bitwy wyciągnąć. Ja oczywiście przypominam ci o konkursie na skina. Jak chcesz oczywiście wygrać, no to sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, na Discorda dołącz, bo na Discordzie masz też konkurs na kanale Uszczelski, no więc możesz sobie oczywiście wziąć udział za free. No i oczywiście komentarzyk powiedziałem, no i oczywiście użyj kodu CROXY na CSGO-skin się, jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, logujesz się wtedy z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście magiczny i zielony plusik, no i ty kodzik CROXY przez 2x wpisujesz, dajcie właśnie, no, możliwość wygrania któregoś z tamtych pięknych skinów przy wpłacie. No i oczywiście 10% więcej do wpłaty możesz sobie zyskać i skrzyneczkę na start za free sobie otworzyć. Zaczynamy z Huntsmanem, mój przeciwnik tutaj zaczyna z Tiger Toothem, Bowie Knife'em, więc no oboje tutaj trafiliśmy te lepsze skiny, no ale no właśnie, to niestety mu się melduje ultrafiolet. Skrzynia oczywiście 50-50 z nożami, dawno tutaj Butterfly'a nie widziałem. No powiem tak, no musimy dostać teraz ten lepszy nóż, bo jeżeli go nie dostaniemy, no to jest lipa. No ale na szczęście tutaj obeszło się bez przegrania tej bitwy i fantastyczny tutaj proficik udało nam się zrobić. Profit, niczego sobie, wariacie, naprawdę wow, bardzo ładnie tutaj nam leci póki co. Skrzynia Royal, ile nam kosztuje na Jokerze? 5 koła, nie na start, to jest odklejka, no ale ja wiem, że tam jest Dragon Lorka między innymi do trafienia, ale ja bym tutaj właśnie skrzynkę, którą ostatnio, wczoraj chyba, sobie właśnie otwierałem na tym trybie Joker, jest to skrzynia z nożami, taka dość nieoczywista skrzynka, ale no kosztuje ona 2 na tym trybie podboostowanym, a jako iż zawsze z tą skrzynką nie było mi po drodze, bo no ciężko było tam zdobyć cokolwiek lepszego niż jakiś Good Knife Safari Mesh, no to sobie zobaczymy ją oczywiście na tym trybie podboostowanym. No ale patrz, no nawet on mi nie pomaga, 3900 i samu na koncie, no to jest deklasacja w tym momencie, chociaż tutaj ten Bowie, no nie jest to emerald, jakby był to emerald, to jakkolwiek byśmy nadgonili. Ostatnia skrzynia, no co mogę powiedzieć, stary, no przynajmniej nie wyszedł jakoś mega na plus, tak, no to jest ile, 400 zł może, 8700, tyle nam jeszcze zostało, no jest sporo, tak, możemy to jeszcze sobie podziałać. Jak testowaliśmy z nożami, to może teraz glowsy, co, czekaj, jak to wygląda w ogóle cenowo, podobnie mniej więcej, no to 7 zł kosztuje więcej skrzynia z nożami, ale zobaczmy sobie te glowsy, możemy coś takiego tutaj zarzucić na rejon. A jak Luxurious, ojojoj, co jest w Luxuriousie do trafienia, że to kosztuje, nie pamiętam szczerze, ale dobra, wrzućmy pierw te glowsy w sztukach 3, no oczywiście trybie Joker, najlepszy item, glowsy za 39 tysięcy, stary. No dobra, zobaczmy, 3 skrzynki, czy poleci tu coś lepszego niż
niż normalnie miałoby polecieć na tym trybie zwykłym. Zobaczmy, kolejne otwarcie, no powiem tak, no nie są to póki co jakieś niesamowite rękawice, no przeciętne dość mocno nawet bym powiedział. No te nas jakkolwiek tutaj chyba podratują, no ale no, trzeba sobie powiedzieć, no nie jest to bitwa, z której byłbym dumny, bo jest to no przede wszystkim bitwa na minus. Może tutaj powinienem jeszcze jedną szansę dać tej skrzyni, żeby się popisała. No dobra, zobaczmy, jeszcze raz, po raz drugi, trzy razy skrzynka z rękawicami na trybie oczywiście Joker. Rzucamy bota i Samu i zobaczmy, naprawdę jest bardzo dużo ładnych rękawic w tej skrzyni, no generalnie w Counter Strike'u bardzo dużo jest ładnych rękawic do trafienia, więc tutaj no czegoś ciut droższego bym oczekiwał, tak? 1500 zł, no nie możemy przebić tej bariery, a skrzynka kosztuje 2300, więc no chyba to znak, żeby do niej tutaj kurczę nie wracać. Czekaj, no aż muszę zobaczyć, ty, co w tej skrzyni jest do trafienia, no ja nie wierzę, żeby tu nie było żadnych droższych rękawic, żeby ta cena po prostu tak się podbijała, tylko dlatego, że tu jakieś jedne, dwie, może parę rękawic są droższe i właśnie... No nie, no stary, no zobacz, no bardzo dużo tu jest tych rękawic. Dobra, otwórzmy sobie jedną, może tutaj uda nam się coś lepszego zdobyć. 1000 zł, no i zobacz, tak się robi profit, stary. 1700, tyle nam zostało, a za to mogę sobie zaryzykować. Weźmy coś takiego, uznajmy, że no dzisiaj zostałem pokonany, tak? A w ogóle, jak się spytasz znowu, gdzie są pieniążki z poprzedniego filmu, to... Co cię interesuje, stary? No poniosło mnie, tak? No nie będę tutaj ukrywał. Skrzynka mnie poniosła, dlatego pamiętaj, żeby grać odpowiedzialnie. Jak uda ci się wyjść na plus, to sobie wypłać, żeby nie przegrać, tak? Trzy skrzynki jeszcze, do końca 2%. No jakby tu nam się udało wrócić do tego jeszcze, no to byłby naprawdę, no, one of the greatest comeback. Ale, no zobaczmy, ostatnia skrzynia w tym momencie leci i zobaczmy, czy coś się tu zmieni. No niestety, dziękuję za oglądanie, widzimy się na następnym filmie. Siema!